A dzisiaj zarys koncepcji architektury, czyli zarys tego, jak zbudowany jest Laravel. Zapraszam. Na początku chciałbym zaznaczyć, że jeżeli pracowaliście z jakimiś frameworkami albo już troszkę znacie Laravela, to być może ten odcinek. Trzeba po prostu pominąć, dlatego że chciałbym w pewnym przybliżeniu, takim zarysie przedstawić mniej więcej szkielet tego, jak działa Laravel, jak jest zbudowany, jaki wykorzystuje wzorzec. Przy czym nie chodzi o to, by teraz wszystko idealnie zrozumieć. Uważam, że chyba nawet się nie da, żeby tak nagle wtłoczyć w świeży umysł całą tą strukturę Laravel'a i cały ten model MVC w takim akurat wydaniu, jaki tutaj występuje, tak po prostu pstryk i przyswoić. Myślę, że to jest pewne powolne picie małych ilości tego napoju z wiedzą, która w końcu gdzieś tam w głowie się ułoży, a dzisiaj będę zadowolony, jeżeli stworzymy sobie w głowie taki pewien Ogólny obraz, pewną taką pierwszą wizję, takie ramy zbudujemy, mniej więcej poukładane we właściwy sposób, a później będziemy ten szkielet zapełniać treścią poprzez kolejne odcinki. Będziemy widzieli, jak się jakieś elementy tej ogólnej struktury zachowują, gdzie występują, jak w praktyce działają, i to tak się będzie wypełniać, zazębiać, wypełniać, zazębiać, aż w końcu któregoś dnia po prostu powiemy, aha, dobra, no już wiem jak to działa. Zatem, jeżeli nawet dzisiaj takie moje ogólne opowiastki nie wyczerpią tematu, a na pewno nie wyczerpią, albo jeżeli coś Wam umknie, to nie szkodzi. Celem jest taka ogólna wizja, ogólne zrozumienie tego, jak działa Laravel i z jakiej korzysta architektury. No to przejdźmy do tego, co tutaj nam. W tle towarzyszy, czyli takiego pojęcia model, view, controller. Różne poważne aplikacje, tym bardziej Laravel, stosują pewne wzorce architektoniczne. Jeżeli pierwszy raz się spotykacie z takimi hasłami w ogóle, to króciutko i tak swoimi słowami to wyjaśnię. Chodzi o to, że niezależnie od tego, co aplikacja robi, komu służy, co ona tam obsługuje, jest w jakiś sposób zbudowana według pewnych zasad. Te zasady pewne rzeczy narzucają, pewnych zabraniają. Narzucają z reguły takie rozwiązania, które będą sprawiały, że na przykład program później będzie łatwo rozwijać, będzie bardziej jakiś skalowalny, czyli pilnują pewnego porządku w kodzie. I zabraniają, czyli mówią tego, tego, tego nie rób, bo później, jak teraz tak zrobisz, no to będzie ci gorzej to rozwijać, albo w ogóle wprowadzisz jakieś elementy chaosu, i, no i w zasadzie aplikacja umrze. Nie da się rozwijać w łatwy sposób. Zatem te wzorce architektoniczne pilnują pewnego porządku i ładu, wymusza też trochę to, na jakiej platformie programie, co to za aplikacja. No i właśnie, jednym z takich wzorców jest model widok kontroler po naszemu, czyli przeczytajmy wzorzec architektoniczny służący do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzny interfejs użytkownika. Czyli widzicie, nie ma tutaj mm, problemu co robi ta aplikacja, tylko jak zorganizować tą wewnętrzną strukturę. A już tak bardzo dosadnie mówiąc, czyli gdzie, jakie klasy, jak te klasy mają działać, jak ze sobą współpracować, czego nie powinny robić, że na przykład jakaś klasa nie powinna robić wszystkiego, ale tylko jakąś jedną pojedynczą rzecz, ale za to dobrze i perfekcyjnie. Zresztą takie wymagania nie są wcale głupie, ale są jakimś takim. Bo czasami dlaczego tak mówię, że nie są głupie, bo jak się czasami człowiek uczy języka i nagle trafia na jakieś wzorce projektowe, to sobie myśli, e, ja po co, co to za głupoty? Przecież ja już poznałem sam język, znam tutaj te wszystkie niuanse, na co mi jakieś tam wzorce. No właśnie są potrzebne. To jest trochę tak, jakbyście byli w pracy i wprawdzie jesteście świetnymi fachowcami, ale nie ma żadnej organizacji tej pracy. Każdy robi co chce, nie wiadomo po co, nie wiadomo, jak ma współpracować z innymi. Trzeba narzucić pewne ramy, pewne reguły. Współpracy, niezależnie od tego, ile tam w tej pracy jest specjalistów i co potrafią, muszą egzystować w jakichś ogólnych ramach, ładzie i porządku. No i tak można myśleć właśnie o tym wzorcu architektonicznym. Laravel korzysta z MVC właśnie. I tu takie trzy słowa kluczowe. Model, widok, kontroler. Przeczytajmy sobie. Model jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji. Widzicie, to nie jest termin, który określa na przykład. Jakąś konkretną rzecz w konkretnej aplikacji. To jest bardzo ogólne pojęcie, dlatego nie musicie o tym myśleć tak bardzo, bardzo, bardzo mocno ściśle. Wystarczy myśleć o tym bardzo ogólnie. Pytanie, czy takie coś bardzo ogólne do czegoś się przydaje? Tak, ponieważ wyznacza pewne ramy, i później kod, który budujemy, możemy w te ramki, w te klosze powkładać i wiemy, że dzięki temu cała struktura aplikacji będzie się trzymała kupy. Zatem model jest pewną reprezentacją problemu, logiki aplikacji, czyli model reprezentuje to, co będzie sensem mojej aplikacji. Ale ogólnie mówię o tym model. O taki przykład. Mam aplikację, która coś robi mm, np. z samochodami w firmie. Zbiera o nich informacje, powiedzmy. Okay? I teraz modelem będzie jakaś klasa, tak dosłownie, która będzie w jakiś sposób reprezentowała ten samochód. Okay? Tak po prostu. Dalej mamy widok, opisuje jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika, czyli widok, tak jak się kojarzy w zwykły sposób. Coś, co będzie widać, prawda? A więc takie klasy, takie funkcje, które zajmują się wyświetlaniem modelu. Uwaga, nie zajmują się samym modelem. Tym się zajmuje ta część model. Zajmują się prezentacją tego, czym się ten program zajmuje. Jeśli on się zajmuje samochodami, to my próbujemy jakąś częścią kodu ładnie te samochody pokazywać, i nie interesuje nas, jak te samochody tam tankować czy zapisywać w bazie. Niech się tym martwi, inna część tego. Wzorca architektury. Kontroler przyjmuje, przyjmuje dane wy, wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania, czyli zarządza mm, w zasadzie tym procesem działania. Czyli można powiedzieć, że użytkownik wysyła jakieś sygnały i ten kontroler je przyjmuje, sprawdza co to interpretuje, i tam potem za pomocą modelu robi coś, no bo każda aplikacja coś robi, na przykład zatankował samochód, następnie zwraca. Odpowiedź tak, by mogła się zwizualizować u klienta w aplikacji. I zobaczcie, to jest pewien ogólny obraz. Tak, tu można upchać w to bardzo dużo aplikacji. Co więcej, ten model view controller to jest taka abstrakcja bardzo gumowa. Ja osobiście uważam, że tak naprawdę dzisiaj tu już jest bardzo wiele takich zniuansowanych Model View Controller, czyli wiele aplikacji można uznać, że to jest Model View Controller, ale jednak będą się od siebie różnić. Chociażby dlatego, że no właśnie, czym innym będzie MVC, kiedy mamy jakąś aplikację online nie przez przeglądarkę, ale taką ze stałym połączeniem, albo jakąś taką aplikację w ramach. Lokalnego komputera, gdzie nie ma połączeń na przykład z internetem, tylko jest jakaś taka jedna aplikacja, a trochę inaczej może ten model wyglądać, funkcjonować, co wymusza sama technologia, której używam, właśnie kiedy mamy do czynienia z aplikacjami przez przeglądarkę. Dlaczego? O, zobaczcie, nawet tutaj w Wikipedii, tam sobie możecie poczytać ogólnie o tych modelach, bo tam naprawdę jest sporo rozwinięć, jakichś mutacji, ale mnie interesuje o tutaj. Ten fragmencik, zobaczcie, że środowisko WWW. MVC zyskał dużą popularność wśród aplikacji WWW. Jednak ze względu na specyfikę tego środowiska, oryginalne założenia wzorca musiały ulec pewnym modyfikacjom. No właśnie, tutaj był taki rysuneczek na początku tego modelu, gdzie tutaj użytkownik, model, kontroler, widok, tam, tam sobie wszystko jakoś cyrkuluje. Ale to, co my będziemy robili, właśnie ze względu na to, jak działa WWW. Będzie troszkę inaczej wyglądać. Ja się tylko na tym inaczej skupię, ok? Sam wzorzec, już mniej więcej wiemy o co chodzi. Zobaczmy jak to jest w www, a ściśle jak to będzie w Laravelu, ale jeszcze przedstawię takie dwa obrazeczki. Pierwszy, trochę rozmazany, bo powiększyłem, był dosyć mały. Widok, tutaj mamy user interface, czyli powiedzmy, że interfejs graficzny Ogólnie obsługiwany przez zbiór różnych tam narzędzi, klas, jakichś funkcji, które można ogólnie ująć, że jest to widok. Taka y, część wydzielona kodu, która zajmuje się wizualizacją, i w tejże części, w tejże wizualizacji, porusza się nasz użytkownik, coś tam sobie kliknie, coś tam sobie zapisze a zatem wysyła jakieś informacje, i one tutaj tą strzałką Idą do kontrolera, czyli do tej części kodu w naszej aplikacji, która to odbiera. Dlaczego to jest request? No bo wspomniałem o stronach www. Aplikacje www działają w ten sposób, że tylko moment, kiedy przyjdzie od klienta nas, przeglądarki, jakieś żądanie, aplikacja się uruchamia, coś tam zrobi i wyśle wyniki ale jest jakby martwa, czeka. Dopóki znów następne żądanie od klienta nie przyjdzie, ona nic nie robi. Co ciekawe, jest to taki ruch w jedną stronę, czyli serwer www nie budzi pierwszy klienta, tylko sobie grzecznie czeka. To klient ciągle coś tam żąda i dostaje odpowiedzi. Zatem już tutaj widzimy, że jak sobie to porównamy do tego chociażby tutaj Zdjątka, można je sobie tam później powiększyć, to już widzimy, że to troszeczkę inaczej. Tu model, tu widok, tu kontroler, ale no z racji tego, gdzie pracujemy, już to troszkę będzie inaczej wyglądało. Zatem co ten kontroler robi? Ano, korzysta tam sobie z tych modeli, czyli po prostu działa. Tak tutaj gdzieś jeszcze będzie miejsce na bazę danych, tam odpowiednie klasy będą te dane z bazy danych na przykład prezentować jako modele. No tu się dzieje ta cała logika biznesowa aplikacji, tak. Oj, przepraszam, pomniejszyło mi się, a nie szkodzi, niech już zostanie. Gdzieś tam się to wszystko tutaj dokona, i później kontroler wypluwa z powrotem do widoku. Już efekt końcowy. Coś tam zrobił, zadziałało i, i tyle. Zobaczcie, że ten kontroler nie ma w sobie Modeli, to znaczy one są rozdzielone, można tak powiedzieć, tym przykładem samochodu, który wcześniej przywołałem: że kontroler absolutnie tutaj nie jest czymś, co się zajmuje samochodem. To model będzie się zajmował samochodem, ale kontroler przywołuje ten model, posługuje się nim, nie? taki taki kierownik byśmy powiedzieli. Patrzy, co tutaj klient chce, ma narzędzia, model i nie tylko. Bierze tam, modeluje lepiej. Robi wynik, robi oczekiwane żądanie, spełnia i odpowiedzi wysyła z powrotem. Taki kierownik ruchu. Jeszcze jedna grafika. A tu mam taką, znalezioną w internecie, nie robiłem jej grafikę, ale dosyć dobrze odzwierciedla schemat też tego działania MVC, kiedy korzystamy z przeglądarki. Tutaj ktoś w przeglądarce coś wpisuje, zobaczcie, i to idzie tu są takie trasy, ale to. W Laravelu właśnie są trasy, też będziecie to później mieli. No w każdym bądź razie taka trasa jest rozpoznana i odpowiedni kontroler, ta trasa się wiąże z tym, co w przeglądarce jest w pasku adresu wpisane i odpowiedni kontroler zarządza, wykonuje, reaguje na to żądanie, korzysta z modelu, model tu z baz danych może korzystać i tu później wizualizujemy to gdzieś tam, to w końcu w ostatecznym rozrachunku ląduje z powrotem w przeglądarce klienta, on tam coś widzi. Tu też jest jeszcze pewne rozbicie. Może być pewne rozbicie, ale to też o tym jeszcze powiem już na swoich własnych um, takich graficzkach. Ale generalnie MVC radzę poczytać. Ja tutaj ogólnie o tym mówię, gdyż Laravel ściśle się z tym wiąże. A teraz przejdziemy do takiego mojego baskrania i trochę się zbliżymy do tego bardziej. Zobaczcie. Mamy tutaj tablicę, w której tak troszkę swoim rysunkiem jeszcze raz e, spróbuję to. Opisać troszeczkę się w to bardziej zagłębimy. Mamy więc klienta, jakaś przyglądarka, wpisujemy jakiś adres, czyli po prostu wysyłamy żądanie. Tu leci sobie request i on trafia na serwer, gdzie jest nasza aplikacja w Laravelu i tam funkcjonuje ten model MVC. Trafia to do kontrolera, tak można w ogólności powiedzieć, który zaczyna realizować to żądanie. W efekcie on chce nam jakiś response, jakąś odpowiedź przesłać z powrotem i tutaj. Jak się dobrze zastanowimy, to może się zadziać takie, jakby takie dwie sytuacje, ale powoli. Przychodzi więc jakiś, jakieś żądanie. Nasza aplikacja zaczyna je obsługiwać, korzysta tu sobie z tej całej sekcji model, czyli z tych wszystkich narzędzi, które tam reprezentują tą logikę biznesu całej aplikacji. To wszystko gdzieś tutaj działa. Korzystamy w pewnym momencie, kiedy już tam odpowiadamy, korzystamy z widoku. I możemy na przykład wysłać, o tutaj to jest ta część, tutaj tak jakby trochę zahacza o, o, o widok. Wysyłamy na przeglądarkę już tylko taką zwizualizowaną, e, końcową, nie wiem, jakąś html mm, papkę, ale nie musi tak być, dlatego zrobiłem tutaj przerywaną tą część, dlatego że to jest pewien model, model architektoniczny. Ta nasza aplikacja, zobaczcie, ona w zasadzie nie jest na serwerze. Ona jest na serwerze, ale jest też u klienta, bo wcześniej klient pobrał sobie na przykład w JavaScriptie fragment naszej aplikacji. Ona jest taka jakby rozproszona, ale to jest takie złudne rozproszenie, bo to, że część jest na jednym komputerze, część na drugim, no to co z tego? Logika całości, ona współpracuje, więc jakby ta aplikacja jest po prostu jedna. Zatem ten. V, ten view, ten widok, on może być trochę inaczej rozwiązany. Coś, co już jest u klienta, może właśnie zajmować się widokiem, wizualizacją. On może mieć tu różne funkcje, metody, klasy, które wyświetlają wysłane modele. Zatem. Z jednej strony mogę na serwerze zadbać już o to, by stworzyć ten widok i tylko wysłać jakiś HTML na przeglądarkę, już gotowe widoki, ale mogę na przykład wysłać JSON-em jakieś spakowane dane, jakieś tylko informacje o modelach, a aplikacja która jest u klienta, która wcześniej się tam gdzieś załadowała, ale już teraz żyje sobie u klienta, korzysta z jego zasobów. Jakieś ogólnie nazywam to JS, JavaScript, ogólnie to mogą być jakieś frameworki, nieważne. Tu już tym na przykład przyglądarce jakiejś tam, nie wiem, Firefox czy innej, tu następują wizualizacje tego, co tu przyszło. Zatem tu może powstać widok? Ale i tu może już być widok tworzony, a tylko na podstawie jakichś tam danych, nie? Zatem widzicie, ten MVC to jest taka, to jest pewien sposób myślenia, taki format, nie? Że trzymamy się tej architektury, nie mieszamy. To, co jest kontrolerem, to nie jest, nie jest modelem. To, co jest widokiem, niech ma swoje oddzielne klasy, niech one się zamartwią, jak to wyświetlić dzięki temu ktoś może później po prostu łatwiej taki program skalować, łatwiej się podzielić pracą w zespole. Zatem tutaj chciałbym po to tutaj ten rysuneczek zrobiłem, żebyście tak sobie uzmysłowili, że aplikacja przez WWW tak naprawdę jest na przynajmniej dwóch maszynach. Gdzieś u klienta i gdzieś na serwerze, i chociaż niby jest taka rozproszona aplikacja, ale tak naprawdę co to kogo? Zera, jedynki mają gdzieś, że one są raz, tu, raz, tam. One cały czas funkcjonują w ramach jakiegoś jednego życia. Spójrzcie tu jeszcze na dole, coś takiego zrobiłem. Dopóki klient nie zażąda niczego, to tak naprawdę, no, nic tu się nie dzieje. Jest taki nieby. Ta aplikacja, można powiedzieć, nie działa. Ale kiedy, o, tu stąd jest, tu jest ta kółeczka, widzicie taka kropeczka, ona tutaj w pewnym momencie się zadziała. Oto jest te, te miejsce, nie wiem czy widać. I tutaj zaczyna się żądanie, i tu właśnie żyje moja aplikacja. Aż się to wyświetli z powrotem później u klienta. Z punktu widzenia tej aplikacji, nieważne, jaka część wykona się na serwerze, jaka u klienta, ok? Po prostu, dopóki tam się coś po żądaniu nie wyświetli, to można powiedzieć, że to działa nasza aplikacja. Ona żyje, takim pikiem. Taka jest specyfika www. Na chwilę żyła. Okay? Coś zrobiła. No, ale właśnie. Chcielibyśmy się przyjrzeć temu wnętrzu tutaj, temu, co tu się na tym serwerze dzieje, bo tu jest nasz Laravel, a my przecież na razie nie mówimy nic o Laravelu, tylko w sumie o jakimś MVC tutaj, nie? No to jeszcze się temu przybliżmy, Przy, przyjrzyjmy bardziej, ale czeka nas rzecz straszna, jak chcecie to to przewincie, ale muszę opowiedzieć taką historyjkę. No niestety, muszę. Historyjka ma na celu przybliżyć nas do tego, jak myśleć o budowie Laravela. Gdybyśmy tak na chwilę zapomnieli, że jest jakieś MVC, a spróbowali zrozumieć, no jak to działa? Coś wychodzi z przeglądarki, wpada do naszej aplikacji na serwerze, i tam się ten Laravel dzieje, nie? A potem nagle mam odpowiedź. Otóż, żeby sobie opowiedzieć o tym Laravelu, pomyślałem, że opowiem Wam taką historykę o ogrodzie. Jest to pewna analogia, zatem nie szukajcie takiej jeden do jednego przenośni między tym, co powiem za chwilę, a tym, jak działa Laravel. Okay? Poza tym zakładamy w tej historyjce pewien świat idealny. Na przykład taki, że robotnicy zatrudniani nic nie kosztują. Okay? Zatem mamy ogród, jest jakiś właściciel i teraz ten właściciel chce, aby w ogrodzie była wykonana jakaś praca. Zatem Organizuje życie ogrodu. Pierwsze co do głowy przychodzi, takie imperatywne działanie, taki impuls pierwszy, to jest zatrudnię jakiegoś ogrodnika do mojego ogrodu. Zlecę mu. No i poczekam, aż wróci, powie, co zrobił. No i prawdopodobnie tak myślimy o ogrodzie. Jestem ja szef, mam ogród. Mówię koleś, słuchaj, chodź no tutaj. Zbierz 100 kg winogron. I sprzedaj tam dla pani Kowalskiej, a potem zdaj raport, co się udało, co się nie udało. Powiedz, czy wyszło, ja ci tam zapłacę, rozliczymy się i okej. Okay. Co się dzieje? Pojawia się zlecenie. Zatrudniam człowieka i ten człowiek robi wszystko. Jeden człowiek wszystko ogarnął, wszystko zrobił. No i kończy się jego praca. Laravel tak nie działa. Gdybyśmy chcieli opisać działanie Larawella, musielibyśmy po pierwsze pomyśleć o znacznie większej skali, czyli wyobrazić sobie ogromny ogród. Nie tam jeden pracownik, pół hektara ziemi, nie. Wtedy rzeczywiście jeden pracownik w sumie mógłby zrobić wszystko. Taka maleńka aplikacja z małymi problemami może by i mogła być ani tam bez wielkich jakichś wzorców projektowych zrobiona, ani bez jakichś wielkich przemyśleń, ale gdybyśmy chcieli to rozwinąć stworzyć inny model funkcjonowania ogrodu, tak aby łatwo było zarządzać ogrodem, rozwijać działalność niezależnie od tego na ilu jest hektarach. Musielibyśmy to wszystko zreorganizować. Zaproponuję wam teraz taki ogród, który działa zupełnie inaczej, ale to tak powoli. Wyobraźcie sobie teraz, że niezależnie od tego jaką pracę zleciłbym w ogrodzie i jakiego fachowca zatrudnił, to wszystkie te prace Wpadają w pewien wspólny schemat. I to ten schemat mnie interesuje. Zatem nie zatrudniam jednego gościa, który robi wszystko, tylko przyglądam się, jak wygląda praca tego jednego gościa, tego jednego ogrodnika. No, ona wyglądała tak. Weźmy ten przykład, albo weźmy nowy. Yy, musimy zebrać tonę pieczarek i sprzedać jakiejś firmie, wystawić fakturę i zdać relację dla szefa, czy się udało. Zatem, co robi taki, Szef, no, zleca to. No i wtedy się dzieje tak, że ten ogrodnik jeden, co by zrobił? Najpierw by się zastanowił, co on musi zrobić. Wybrał jakieś miejsce pracy, no bo zbierać pieczarki nie pójdzie tam, gdzie są jabłonki, nie? Więc jak już wybierze, to pójdzie do magazynu, wybierze jakieś odpowiednie narzędzie, okay? Wyczyści je, przygotuje do pracy, nie wiem, jakąś kosiarkę yy, pieczarek, nie? Następnie pójdzie, zorganizuje się czasowo sprawdzi czy to odpowiednie pole, czy tam tych niedojrzałych pieczarek nie, nie zbiera, tylko te, te właściwe, zbierze, będzie gdzieś grupował, zważy, nie? Jak już zważy, to sprzeda tego, następnie za zabierze do magazynu tą kosiarkę pieczarek, schowa, wyczyści, zamknie, pójdzie zdać relację. Ok. I teraz można by tak zatrudnić milion ogrodników i każdemu wydawać dokładnie to polecenie, wszyscy by coś tam robili. Ale to jest niedobre. Natomiast bardzo jest ciekawe, co tu się działo, gdy on to zrobił? Bo gdybyśmy dali zupełnie inne zlecenie dla jakiegoś innego fachowca, to okazałoby się, że chociaż on by na przykład hm, miał o, zaorać 30 hektarów w tym ogrodzie jakiejś ziemi pod nowe maliny, to by się okazało, że jest kompletnie inna czynność, ale są bardzo podobne punkty wspólne takie ogólne punkty wspólne, mianowicie specjalista w tej dziedzinie, zatrzymał się, zastanowił, gdzie on ma pracować, co mu jest potrzebne. Poszedłby do magazynu, przygotował narzędzia. Nie. Tymi narzędziami wykonał pracę. Następnie wrócił, wyczyścił narzędzia, zamknął cały proces, poszedł, zdał relację szefowi. Zatem zauważamy, że wyłaniają się w tej pracy, bez względu na to, co się robi, pewne takie wspólne warstwy, bardzo podobne warstwy działań. Zatem, jakbyśmy zorganizowali taki ogród zupełnie inaczej? Otóż, można by to zrobić tak. Słuchajcie, to jest tylko analogia, ok? Wiem, że to by tak nie funkcjonowało, ale wyobraźcie sobie tak. Zatrudniamy faceta od przyjmowania informacji, który doskonale zna ogród i wie, gdzie, co, jak. Zatrudniamy kolesia od magazynów, który pilnuje magazynu, wydaje sprzęt. Zatrudniamy kolesia, który czyści sprzęt, przygotowuje go do pracy. Mamy kolesia, tak ja wiem, dużo kolesi, nie? Ale pamiętajcie, żyjemy w świecie, gdzie nie trzeba płacić za usługę. Możemy sobie stworzyć kolejną usługę, ona robi za darmo, Możemy mieć dużo usług, zatem nie patrzcie na to taki jeden do jednego. Zatem mamy kolesia, który przygotowuje urządzenia. I teraz mogę perfekcyjnie Zatrudnić najlepszego kolesia, który zajmuje się tylko czyszczeniem jakichś urządzeń w magazynie, przygotowaniem ich do pracy. On będzie tylko się tym zajmował, będzie to robił coraz lepiej. O tak, maestra, bo on ma na to ogrom czasu. I jak chcę poprawić ten element w firmie, to nie muszę iść do wszystkich pracowników, którzy w tym modelu wcześniejszym każdy z nich by brał narzędzia. A teraz idę tylko do tego zespołu, który te narzędzia wydaje, być może jednego czeka, i, i, i na nim się skupiamy. Słuchajcie, trzeba poprawić to wydawanie narzędzi. Nie muszę iść do wszystkich innych, nie muszę do każdego. Wystarczy, że do tego, co wydaje, narzędzia pójdę. Więc ma takie wszystko ładnie posegregowane. No ale to nie wszystko. Teraz jest następnie koleś, który wykonuje konkretną pracę, już jakąś tam konkretną, a ten zbiera pieczarki, a ten coś tam. On już dostaje gotowe narzędzie. Ten pierwszy koleś, ten specjalista mówi mu tylko gdzie on ma tam skosić. Tam ci kolejni obsłużyli. Ten kosi. Następnie przychodzą zatrudnieni kolesie, pakują to co on tam skosił albo nie wiem, odbierają jakieś inne zamiast pieczarek, nie wiem, cokolwiek tam tak zbierali jabłka. Następna grupa zatrudnionych na przykład, tak. Wyczyści te narzędzia, zakończy pracę. Potem kolejna grupa zatrudnionych wystawi faktury. A kolejna dowiezie Towar ścięty, wykrojony, wydziobany z, tej, z tego ogrodu do odpowiednich ludzi. A ten pierwszy tam, kontrolujący to wszystko, monitoruje ten proces, patrzy, czy. To... I na koniec idzie do szefa i mówi: Wszystko zrobione. Szef już się cieszy, ale jeszcze tam w tle, w tym momencie, jakieś ekipy jeszcze po sobie sprzątają, a jeszcze wypłacają wszystkim pracownikom pieniądze w wysokości 0 złotych, no bo trzeba się rozliczyć. Tego nie uwzględniłem, że i tak pracują za darmo. Pracują za darmo, dlatego że wszystko w komputerze jest przecież za darmo. Jak robimy sobie jakąś funkcję, usługę czy metodę, to za to nie płacimy. Stąd taka moja frywolność tutaj namnażania pracowników. Ale długa historia wiem, ale teraz widzicie inny obraz pracy ogrodu. Takie sekcje, takie warstwy. Coś działa. Następnie kolejna warstwa działa, każda i każda może być specjalistką w swojej dziedzinie. Zatem nie muszę mieć już złotej rączki od wszystkiego. Mogę zatrudnić świetnego kosiarza pieczarek, genialnego magazyniera. I oni zajmą się tylko tym. A taki główny kontrolujący będzie im tylko mówił, kto z kim ma współpracować, żeby, na, żeby to grało, żeby kolejne fazy działania działy się we właściwy sposób. I czymś takim jest Laravel. Przyjrzyjmy się już tak trochę bardziej temu przez kod, a ściślej zobaczymy sobie pierwszy plik Larawella, najważniejszy w sumie. Ten pierwszy plik kontaktu, kiedy przeglądarka się z nim łączy i coś tam do niego wysyła, swoje żądania. To jest plik index.php. Zobaczmy. Pamiętacie, jak mówiłem. Że Laravel wśród wielu katalogów ma taki jeden katalog, w zasadzie jedyny udostępniony dla ludzi publicznie, katalog public, ten, który później musi być na stronie www. I w tym katalogu public, jedyny plik PHP udostępniony dla użytkownika to jest indeks PHP. Zatem wszystko, co przychodzi do naszej Laravelowej aplikacji, najpierw trafia do tego indeks PHP, czyli ten moment, kiedy zaczyna żyć nasza aplikacja. To ona zaczyna żyć w tymże pliku. I zobaczcie, nie spotkacie w tym pliku tutaj jakichś niesamowicie skomplikowanych ton kodu. Jest tu tylko pewien zarys, inicjacja pewnych ukrytych, potężnych mocy, struktur, bibliotek, klas, funkcjonalności. Przyjrzyjmy się temu. Najpierw tak tylko rzucę hasła. Jak to zapomnicie, nie szkodzi. Za chwilę też jeszcze wrócimy do tablicy, troszkę dokładniej o tym opowiem. Chodzi o to, by obraz działania Laravela się w Was wytworzył, ok? Że to są właśnie trochę takie warstwy, jak w ogrodzie. Zatem na początku, co? Tutaj mamy jakąś definicję. Ładujemy autoload. Z kompozera, czyli już widzimy ten nasz, tutaj w tym wypadku PSR, chyba czwóreczka będzie, właśnie. Wszystko się załadowało, już wiemy z wcześniejszych odcinków, Widzio widząc autoload, już czujemy cały ten mechanizm autoładowania klas. Następnie uruchamiany jest w takim katalogu relewera Bootstrap taki plik APP-PHP, który, no, można tak powiedzieć, rozpoczyna procedurę uruchamiania naszej aplikacji. Tam Wykonuje pewne czynności, nazwijmy to takie startowe, które też za chwilę ciuteńkę jeszcze omówię, ale też dosyć ogólnie. Później będziemy się temu przyglądać w jakichś porcjach malutkich, które będziemy sobie analizowali poprzez przykłady i tak A na razie budujemy ten ogólny obraz. Zatem widzimy tutaj, nazwijmy to, jakieś startowe mechanizmy się uruchamiają, okay? A potem, a potem wchodzimy do jądra programu. Jądro programu, tu się cała aplikacja zaczyna i ona zobaczcie przyjmując żądanie tak przechwytując żądanie generuje odpowiedź i wszystko dzieje się w tym jądrze zatem wpada żądanie do jądra to jądro właśnie jest zorganizowane na zasadach tej naszej architektury MVC a jak już w tym jądrze wszystko się przemieli to żądanie tutaj się cało No tu się cała aplikacja dzieje jak już tam się wszystko przemieli te żądanie zostanie tam sprawdzone, przepuszczone przez kolejne warstwy, przeanalizowane, obrobione, w końcu zrealizowane. No to gdzieś tam na koniec, o, zwracamy y, odpowiedź, wysyłamy z powrotem do klienta, na koniec sprzątamy po sobie. Aplikacja skończyła działanie. Twórcy Laravela mówią, że ich aplikacja przypomina taką skrzynkę, w której, do której wpada żądanie, a w tej skrzynce dzieje się magia według pewnego porządku, no i potem ta skrzynka wypluwa wynik. No tak niewiele to mówi o architekturze, ale wstępnie jak się spojrzy na indeks PHP, to trochę to taką skrzynkę przypomina. O nasze żądanie, które wysłał klienta ściślej w adresie przeglądarki i przeglądarki coś tam wklepał, jakąś ścieżkę, to wpadło tutaj do tego jądra, do tej aplikacji działającej, a tutaj zainicjowanej, tu już działającej wpadło i wypluło odpowiedź. No ale to widzicie, tu jest wszystko tak mocno upakowane, że tu się to wszystko tak rozwija jak drzewo, jak korzenie albo konary, zależy z której strony patrzeć. Wpada, a tam się dzieje cała ta magia w środku i gdzieś tu na tych kolejnych odcinkach spróbujemy sobie część tej magii odmagicznić. Idziemy do tablicy teraz. Zajrzymy sobie teraz tak w ogólności do tego, co się tam dzieje w tym jądrze, co się dzieje z tym Requestem, z tym żądaniem, które przychodzi, tu oznaczyłem je ku, jak to sobie tam wpada do tej naszej aplikacji, przechodzi przez kolejne takie warstwy, a właśnie te warstwy, jak w tym ogrodzie, nie? Te kolejne sekcje pracownicze, i tam w końcu gdzieś na koniec jest coś wyplute. Pewne rzeczy tylko rzucę hasło, nie podając dokładnie, co, gdzie, po jakiej kolejności występuje, bo nie do końca trzeba o tym w ten sposób myśleć, zwłaszcza teraz. Raczej chcę zasygnalizować pewne. Gałęzie, pewne momenty, czy po prostu podać pewne hasła, pewne terminy, które gdzieś w Larawelu, no będzie trzeba zgłębić. Zatem będę też sobie tu zerkał na swoje notatki, żeby jakieś głupoty wam tu nie powiedzieć. E, tak, czasami mówię tak o flow, a czasami sobie czytam, ale ja tego nie ukrywam, że czytam. Nie udaję kolesia, który tam ma flow, a tak naprawdę prompter nie czyta. E, kiedyś próbowałem, ale to tak bez sensu. No więc co? Zobaczcie na górę. Mamy tu żądanko. Przychodzi żądanie. Wpada do naszego indeks PHP. No i ten, jak widzieliście, odpala tego bootstrapa app.php, czyli taką inicjacyjną y, akcję rozpoczyna, która te wszystkie usługi, które w Laravelu są posegregowane, po prostu zaczyna uruchamiać. I tu sobie przeczytamy. Hmm. Punktem wejścia jest właśnie indeks PHP. Serwer www powinien wszystkie żądania kierować na ten plik indeks PHP dba o autoładowanie klas, widzieliśmy autoload, inicjuje całą aplikację, o właśnie na podstawie tego app i tworzona jest taka instancja tak zwanego kontenera usług. Wkrótce o nim, na razie hasło rzucam. Ale już coś powiem. Ogólnie kontener usług rejestruje, porządkuje, buduje zależności później wszystkich usług, czyli w praktyce usługa, chodzi o taką klasę, która coś robi. Upraszczam. Więc krótko, ładowany jest pewien mechanizm, który pozwala tworzyć funkcje, które coś robią, ale te funkcje mają nie są takie luźne, mogą mieć ze sobą jakieś zależności. Klasy mogą być powiązane. Obiekty tworzone wewnątrz Laravel'a mają jakąś taką ścisłą zależność między sobą, i ten kontener usług pilnuje tych zależności, żeby łatwiej mi się programowało. Trudniej się tego nauczyć. Trudniej na początku zrozumieć to, żeby zapisać coś takiego, co będzie z tego kontenera usług korzystało, ale równocześnie trzeba się tego nauczyć, trzeba to w to wejść, trzeba to wcześniej czy później zrozumieć, albo przynajmniej jakoś to sobie przybliżać kolejnymi przykładami, bo tak będzie lepiej. Musicie uwierzyć na słowo. Zatem tu rzucam na razie hasło, do tego jeszcze wrócimy. Kontener usług startuje, pojawia się jego instancja. Następnie wchodzimy, już można tak powiedzieć, w to jądro coraz głębiej, i tutaj jest rozpoznanie, czy to jest na przykład skrypt CLI, czy to jest żądanie HTTP. Jeżeli HTTP, to przechodzimy do kolejnego pliku, tutaj mamy app, HTTP, kernel PHP. I ten plik kolejne rzeczy, jakby tak rozwija, odpala. Na przykład. Odpala wszystkie takie klasy uruchomieniowe, ten, ten kernel PHP, które zajmują się jakimś logowaniem, konfiguracją środowiska, tworzą jakieś klasy, które będą błędy od, obsługiwały. Czyli, zobaczcie, nikt się jeszcze nie zajmuje żądaniem. Nie? Masa rzeczy się dzieje, przygotowawczych, które aplikacje osadzają w tym uruchomieniu, w tym żądaniu, odpalają cały ten mechanizm, a no to działa szybko, nie martwcie się. Przy małym projekcie nie. Widać, taki projekt, którym ma Hello World, a tu Laravel, well, żeby Hello World napisać, no, to, to milion rzeczy się odpali, żeby jedną rzecz zrobić. Przy małych projektach rzeczywiście no, to jest straszny nadmiar. Ale właśnie, jak już mówiłem, Laravel well pozwala, pozwala pisać duże projekty. Skalowalny jest bardzo i, i wtedy rozwija skrzydełka. No ale wróćmy do tego. Zatem mamy tu jakieś klasy uruchomieniowe. Potem... Przechodzimy do takiej sekcji ogólnie nazwanej Middleware, czyli takim oprogramowaniem środka. Ogólnie ja to tak żeby wam przybliżyć, myślcie o tym jako pewnym filtrze, takich kolejnych klasach, które są funkcjonalnością, która filtruje. Co filtruje? Żądanie. Filtruje na przykład żądanie. Na przykład, w Middleware będzie startować sesja. Wiecie, w PHP są sesje. Będzie Middleware zajmować się tokenem CSRF to wiecie się później. Ale też tutaj w middleware będzie właśnie takie kolejne oglądanie, nazwijmy to, tego żądania. Na przykład mogę mieć jakieś testy, czyli zanim w ogóle zrealizuje to żądanie, mogę mu się przyglądać. Ono przechodzi przez kolejne warstwy i jest analizowane. Może się na przykład okazać, że ktoś wysłał żądanie, ale nie ma uprawnień i middleware to sprawdzi na przykład, nie, że ej, ale to żądanie to my nie obsługujemy, nie? I ono w ogóle nie będzie wykonane. Zatem Pewna struktura działań. Każdy kolejny tutaj wiersz, nazwijmy to wierszem, coś tam robi. Przy czym to też są tylko pewne ogólne pojęcia. Myślcie o tym jako o pewnych fragmentach kodu, które się dzieją ogólnie po kolei i każdy odpowiada za coś bardzo prostego, bardzo jednego, bardzo zwykłego. Ba! Ja mogę dodawać do tych obszarów jakieś swoje mechanizmy we właściwym miejscu. No na przykład, tak trochę abstrahuję, ale. Wypadałoby najpierw sprawdzić, czy odpowiedź, czy żądanie, które do mnie przychodzi, to jest od właściwego użytkownika, a nie później po wykonaniu roboty lub wcale. Zatem ja będę mógł w te odpowiednie warstwy wkładać własne jakieś mechanizmy, ale zachowując pewną logikę, nie? Żeby nie wykonać, powiedzmy, programu, głównego żądania. Przed sprawdzeniem autoryzacji, kto to zażądał, powiedzmy, nie? Zatem trzeba się nauczyć tej struktury. Ale ogólnie jakieś oprogramowanie środka potem działa. I jak już to oprogramowanie środka zadziała, tam wszystkie wcześniej usługi, wszystkie funkcje, których będę mógł korzystać, zostaną załadowane, no to kontroler zaczyna dopiero. Trafia to do kontrolera i zaczyna on już realizować wprost to żądanie. Już ma załadowane wszystkie funkcje, których może użyć. Jakieś tam funkcje obsługujące bazę danych albo modele. Wszystko już ma załadowane. Zadbał o to Laravel na początku, kiedy to jądro startowało. Już ma żądanie nawet sprawdzone. Wszystko, co ta przeglądarka tam wysłała, już to sprawdzone jest. Te kolejne warstewki tam rozdziobały to, sprawdziły. No to teraz mogę zrealizować żądanie. Co robi kontroler? No posługuje się tymi modelami. Później zobaczycie te modele. I już po prostu wykonuje te żądanie. No a potem to zwraca. Tworzy odpowiedź i ta odpowiedź wylatuje, ale ona też tak nie po prostu nie wyleci. Ona może przejść przez kolejne warstwy, takie, ja sobie tak nazywałem, terminalne middleware, takie middleware, czyli to oprogramowanie pośredniczące, które teraz wypuszczając tę odpowiedź, też coś tam może jeszcze z nią zrobić w odpowiednim momencie. Jakieś parsery tam odpalić, nie wiem, coś wyciąć, coś sprawdzić, coś zaktualizować. A co wymyślimy, to będzie. Kontroler ma dostęp do modeli, do, do bazy danych, do różnych... Do Laravel dostarcza masę różnej funkcjonalności, która jest tam wcześniej rejestrowana, ładowana, implikowana, wstrzykiwana, tam zobaczycie to wszystko później. No i co? No i ten kontroler korzysta z tego wszystkiego, już to potem robi, wykonuje, posługuje się tylko gotowcami. One to robią de facto, ale on zarządza tym procesem. No i kończy. Potem jest jeszcze jakieś tam sprzątanie, no i odpowiedź poszła. A potem się wyświetli. No, to by było tak w skrócie tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś powiem. Zaraz powiem, czy coś powiem. Małe na koniec takie trochę autousprawiedliwienie. Ten odcinek był dla tych, którzy tak naprawdę nic, zero, a już chcą jakiś obraz sobie tego wytworzyć. W te ramy teraz powoli wlewać wiedzę, będziemy to robić w następnych odcinkach. Ile da radę, tyle wlejemy. E, ciekawostka. Patryk mi podpowiedział że ten, ta wizja ogrodu, którą podałem, to jest tak naprawdę wizja linii produkcyjnej stworzonej przez Henrygo Forda i pozwalającej na produkcję masową. Nawet nie wiedziałem punkt dla Patryka. Mam nadzieję, że trochę wam te bajkowanie dzisiaj moje przybliżyło, o co w tym chodzi. Tak wiem, kodu dziś prawie nie było, nie szkodzi, uwierzcie mi nie szkodzi. Dobrze jest się osadzić w jakimś ogólnym rozumieniu tego, bo potem ten kod, który będziecie oglądać, będzie wpadał we właściwe szufladki. A jak tak człowiek nagle wskakuje w kod, wiem po sobie, i nic nie wie. I nagle widzi jakiś fragment kodu, tu gdzieś coś się rejestruje, odwołuje się do plików, czyli wpadamy do jakiejś warstwy nagle, nie? Nie wiemy, co wcześniej, skąd się to wzięło, dlaczego tu. Zwariować można. Wydłuża to, w mojej ocenie, proces edukacji. Nie upieram się przy tym, ale tak na tą chwilę uważam. Wolę właśnie takie podejście, które tu prezentuję. Może wam się spodoba. Stąd to właśnie w ten sposób nagrywam. Buduję najpierw jakieś ogólne ramy, a potem uszczegóławiam je. Lubię takie podejście. Dobrze się też w tym czuję. Przynajmniej mi osobiście to pasuje. Zatem do następnego odcinka. I tam już będzie kod dla roweru. Pierwsze, konkretne, działające przykłady. Zapraszam już teraz.